Vítam, Aga Kubica tutaj, prosto z Pensylwanii. Z Middleton w Pensylwanii w Stanach, gdzie za parę godzin odbędzie się biet Trumpa. Szczęśliwie udało nam się dostać na ten biet. Próbowaliśmy kilka razy, niestety bez sukcesu. I wczoraj udało nam się dojechać. Przygraniczy z cudem właściwie, ponieważ sprawdzaliśmy informacje na Twitterze i Twitter pokazywał nam nieprawdziwe informacje. Pokazywał nam, że już po południu w piątek zaczęła się formować długa kolejka, więc w tym momencie 3 godziny jazdy samochodem, żeby dostać się do Pensylwanii na wiec, kiedy ludzie już stają w kilometrowych kolejkach, w ogóle nie ma sensu, ponieważ już tego próbowaliśmy wcześniej w New Jersey i nam się nie udało. No więc już prawie się poddaliśmy, po czym weszłam na Twittera znowu i sprawdziłam, czy faktycznie mówią to, co powiedzieli. I słuchajcie, znalazłam post od jakiegoś przypadkowego gościa, który mówi, że godzina 7 wieczorem, właśnie była 7 wieczorem, przepraszam, 6 wieczorem, on jest pierwszy w kolejce, nie ma nikogo innego i on tam właśnie sobie czeka. Więc ja po prostu zdębiałam, nie wiedziałam, co robić, bo już mieliśmy nie jechać, więc stwierdziłam, a co mi tam szkodzi, napiszę do niego i zapytam. Więc napisałam, nie znając go zupełnie, obcego faceta, i pytam, słuchaj, widzieliśmy informację, że są długie kolejki już od popołudnia, czy tak faktycznie jest, czy jesteś tam sam, o co chodzi? Po jakiejś godzinie odpisuje nam. To oczywiście też graniczy już z kompletnym cudem, że obcy koleś odpisał o tej lasce pytającej, o co chodzi. I mówi, że tak, jest nas tutaj malutko, tak naprawdę tłum zaczyna się formować około północy. No i przyjeżdżajcie, zatrzymam dla was miejsce, zachowam dla was miejsce. No więc stwierdziłam, że wow, to jest jakiś łód szczęścia, więc w ciągu pół godziny spakowaliśmy się już do reszty. Oczywiście zapomnieliśmy wszystkiego, bo już mieliśmy nie jechać, więc praktycznie pojechaliśmy jak staliśmy. Zajęło nam w sumie ponad 3 godziny, żeby tutaj dotrzeć. Dotarliśmy około północy. No i faktycznie na miejscu oczekiwania było nas kilku. Może 20-30 osób. Oczywiście przywieźliśmy krzesła, żeby sobie na nich usiąść, bo ja byłam przygotowana na to, że po prostu uprę się, będę już siedzieć całą noc i tyle. No, ale okazało się, że faktycznie było już po północy, potem była pierwsza i druga i dalej ten tłum się nie formował, więc stwierdziliśmy, że jednak zostawimy te krzesła, bo jak 20 osób, 30 tam siedziało, tak dalej siedzi. Będziemy się zdrzemnąć na parę godzin i o 6:00 piątej, szóstej wstaniemy i zobaczymy, jaka jest sytuacja. Zatrzymaliśmy się w hotelu, z którego okien było widać, co się dzieje, więc po prostu co godzinkę sprawdzaliśmy i nie było tłumu, więc w sumie tak po 6:00 rano zebraliśmy się, poszliśmy złapać jakieś śniadanie. Mąż mnie podrzucił do kolejki, ja stałam, on pojechał po jedzenie. No i tak posiedziałam sobie tam z godzinkę. I tłum się formował bardzo powoli, czyli była już godzina 8-9 rano i dalej, no, pojawiło się pewnie jakieś 100 osób w sumie, ale dalej nie było tłumu. I nawet gdybyśmy po prostu przyjechali wtedy i stanęli w kolejce, no to wciąż mielibyśmy ogromne szanse, żeby się dostać. No więc posiedzieliśmy trochę, porozmawialiśmy. A w ogóle tej poprzedniej nocy, jak dojechaliśmy, zaczęliśmy rozmawiać oczywiście z przypadkowymi ludźmi. Ja zaczęłam szukać tego gościa i w końcu go znalazłam, dzięki któremu właściwie się tutaj znaleźliśmy. Gdyby nam nie powiedział, że nie było tłumu, może spokojnie przyjechać, to pewnie byśmy po prostu tego nie zrobili. Bo w New Jersey staliśmy 7 godzin, odmrażając sobie wszystkie członki ciała.
I nie dostaliśmy się, bo takie było obłożenie. Po prostu kolejki się ciągnęły przez całe miasteczko. Widzieliśmy to, jak dojechaliśmy, przyjechaliśmy za późno i tam faktycznie ludzie chyba czekali ze 2-3 dni, może nawet dłużej. A tutaj mały tłumek o północy i tak naprawdę ludzie się zaczęli zjeżdżać rano. Oczywiście ludzie powychodzili z hoteli, tam znajomi, rodzina trzymali im miejsce. No i właśnie poznaliśmy parę osób i o godzinie pierwszej w nocy, zamiast pójść się przespać jak normalni ludzie, stwierdziliśmy, że co, pójdziemy do baru. No i tam zostaliśmy przez następną godzinkę i po prostu rozmawialiśmy z ekipą, która się zjawiła i po prostu super atmosfera, jest niesamowicie. Ludzie są tacy pomocni, niesamowicie mili, jest wow. Więc potem poszliśmy się zdrzemnąć, staliśmy rano i w końcu po paru godzinach czekania w kolejce, kupowania czapek, których zapomnieliśmy. Ta czapka jest różowa, dlatego że to są kobiety. Chodzi o kobiety wspierające Trumpa. Zapewne też noszą takie czapki przedstawiciele LGBT, których jest tutaj parę, sama widziałam. Ale generalnie różowa czapeczka stoi, po prostu oznacza kobiety wspierające Trumpa. O godzinie 3 mniej więcej kolejka się ruszyła na tyle, że przeszliśmy właściwie... Okej, chyba jesteśmy znowu live. Telefon zaczął mi się restartować w trakcie streamingu. To, że technologia nie lubi Trumpa, to już wszyscy wiemy. Wczoraj Twitter próbował nas oszukać i odwieźć od przyjeżdżania na wiec, podając błędne informacje na temat długich, długich kolejek formujących się od popołudnia, podczas gdy o północy było może 30 osób w kolejce. Także mam nadzieję, że to, co nagrałam wcześniej, się załadowało. Tak czy siak zaczynam tam, gdzie skończyłam, więc przeszliśmy przez security i jesteśmy już w środku, więc tak mniej więcej wygląda. Tak wygląda ta area, w której się odbędzie wiec Trumpa dzisiaj. Tam widać znaki, billboardy, podium. Podium jest tam, gdzie znajdują się flagi i jest sporo miejsc siedzących, także spokojnie można usiąść. Jeśli się weszło wystarczająco wcześniej, to można spokojnie usiąść. Ludzie cały czas wchodzą, jest oczywiście jedzenie i picie, są toalety, mam nadzieję, tego jeszcze nie sprawdziłam. Ale ludzie cały czas przychodzą, jest gdzieś koło 4 po południu, wiec ma się zacząć planowo o 7, być może zacznie się o 8, zależy. Także jest jeszcze parę godzin i mniej więcej obszar cały się zapełnia, tak to właśnie wygląda. Tam te osoby, które siedzą właściwie z tyłu sceny i będą patrzyły na prezydenta Trumpa od tyłu, ta część osób, które siedzą pod billboardem, to jest policja. Oczywiście Trump wspiera policję, nie ma żadnej mowy o jakimś defundowaniu policji. Jest ich tutaj pełno, patrolowali dzisiaj okolice, ludzie ich tutaj kochają. Ludzie w Ameryce kochają policję, nie wiem, czy potraficie to sobie wyobrazić, ale tak właśnie jest. Przynajmniej takie miejsce jak Pensylwania. Więc atmosfera jest tutaj super. Tak jak mówiłam, jest po prostu dużo fanów. Ludzie są bardzo pomocni. Cały czas można po prostu porozmawiać z kimś. Najczęściej o bieżącej politycznej sytuacji. I jest ogólnie, jest po prostu super. Okej, mam nadzieję, że uda mi się znaleźć tą osobę, która pomogła nam się dostać wczoraj tutaj na wiec. Byłoby super, gdybym mogła z nim porozmawiać. Może się znajdziemy w tłumie, gdzieś coraz więcej osób przybywa. Ale kto wie, jest jeszcze parę godzin do wydarzenia, więc wszystko jest możliwe. Okej, myślę, że to na razie tyle. I jeśli tylko pojawi się coś ciekawego, to będę wchodzić. Jeśli oczywiście bateria w moim telefonie i telefonie mojego męża przeżyje te 4 godziny. Także trzymajcie kciuki.
zobaczenia. Hey, more terms. Look at you. Look at his shirt. I gotta get a picture. Nice. I love it. I should have worn my all live splatter shirt. Yeah. Well, that could be underneath. They would have told me to turn it inside out. Oh, that's all right. Don't even worry about it. They made me take off all my hostile buttons like Trump urinating on CNN. They made me take those buttons off. There's a Kona.
and run them along. We need insurance. We have to get insurance for this. This is wrong what we're doing. Trump was right. It turned out that it was a whole big disinformation deal. And you know who the guilty party is? The Democrats and Hillary, they were the ones that dealt with Russia. The question of which we were concerned for a long time. Now these text messages just came out. Did you see that? It just came out. So we went through 2.5 years of a lot of work, and they ruined a lot of people. Look at General Flynn. Look at what happened. Those messages about General Flynn. That was unreal. They knew he was innocent. And they said, we want Flynn in order to get Trump. We want Flynn. They were after Trump. It came out loud and clear. They were after Trump. I'll tell you what, we got to get back to Congress and go after these people. These people are sick. Should freeze federal spending. I meant Social Security. He meant this. He said, when I argued that he wanted to freeze all this federal spending, he wanted to, he's not going to take care of your Medicare. He's not going to take care of your Social Security. And if he gets in, he's going to have nothing to say because the radical left will control it, and he's going to do socialized medicine as sure as you're sitting or standing there. I don't know. I can't even tell that. Nice we got seats with you. And instead of the endless wars, we are forging peace all over the Middle East. It's awesome. Osama bin Laden. He opposed killing Soleimani. He voted for the Iraq war. He backed the disastrous Iran nuclear deal, a total horror show. And he cheered the rise of China as a very positive development for the United States. I mean, that's a positive. Now Biden is pushing the most far-left platform in the history of our country. The Biden plan would destroy Social Security and destroy protections for pre-existing conditions, you know that. Yes. They want to go socialized medicine. Socialized medicine. No. Go to a hospital. No. Get rid of 180 million private plans that people love. He would terminate our travel bans on jihadist regions. We won the travel ban, remember? And increase refugee admission 700%, opening the floodgates to radical Islamic terrorists. School choice and ban charter schools now. For the second term, I will provide school choice to every parent. I vote for Republicans as they vote for safe communities, great jobs, and a limitless future for all Americans. And in conclusion, over the next 4 years, we will make America into the manufacturing superpower of the world. Incredible talent and engineering.
weapons the likes of which no country has ever seen before. We are so far advanced over every other country, and hope to God we never have to use them. And when I got here, we were depleted, tired, military, with great people, but we were exhausted. We had old jet fighters, now we have brand new F-35s that are stealth. I asked one of the pilots, how good are these planes compared to the enemy? He said, well, one difference is you can't see our planes. I said, let me ask you, I don't know too much about flying. That helps, doesn't he? He said, it really helps. The guy looked like Tom Cruise, but better. Tom Cruise was stronger. We will end surprise medical billing, require price transparency, and further reduce health insurance premiums and the cost of prescription drugs. We will strongly protect Medicare and Social Security, and we will always protect patients with pre-existing conditions.